Dzień dobry Państwu, tu arcymistrz Marcin Tasbir. Budimex, indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach na rok 2018. Jesteśmy po rundzie ósmej i dalej nic nie wiemy. Padły remisy u pań, które prowadziły, także dalej prowadzą one we cztery. Jolanta Zawadzka, Monika Soćko, Anna Warakomska i Karina Szczepkowska, które zgromadziły jak na razie po 5,5 punktu na 8 partii. I jutro teoretycznie najłatwiejsze kojarzenie ma Jola Zawadzka, która gra z Anną Kubicką Białymi, ani wybitnie nie idzie w tym turnieju. Także tak się wydaje, że to jest najlepsze kojarzenie, aczkolwiek wiadomo, współczynnik naprężenia sprężyny również gdzieś musi pęknąć i ta sprężyna może odbić. Monika Soćko gra czarnymi z Martą Bartel, a dwie panie Warakomska-Szczepkowska grają ze sobą, także będzie się jutro na pewno działo przy rundzie dziewiątej. Także ja chciałem pokazać partię Klaudii Kulon z Alicją Śliwicką z uwagi na to, że moim zdaniem jest bardzo ciekawa i bardzo pouczająca. Także w partii było tak: D4, E6. Zaproszenie do obrony francuskiej po E4, D5 mamy przestawienie E4, E6, D4, D5, zupełnie co innego. Pewnie Alicja Śliwicka była przygotowana na taką ewentualność. Oczywiście po ruchu C4, skoczek F6 przechodzimy do typowych struktur po ruchu D4. Natomiast Klaudia Kulon wybiera goniec F4, wariant londyński, D5, E3, konik F6, goniec D3, C5, C3, skoczek C6, skoczek D2, goniec D6 i goniec G3. W zeszłym roku panie grały ze sobą partię i po goniec D6, hetman D6 nastąpiło F4 i Klaudia chciała coś zmienić, dlatego zagrała goniec G3 i nastąpiła roszada. Tutaj moim zdaniem dużo lepszym ruchem jest ruch E5 natychmiastowy, wykorzystujący to, że skoczek na F3 się jeszcze nie wyprowadził. Wierzę, że w tej pozycji białe nie mają żadnej przewagi. Natomiast w partii nastąpiła roszada i F4 i tutaj bardzo ciekawe, dlatego że mamy jakby obronę kamiennej ściany, wariant kamiennej ściany obrony holenderskiej odwróconymi kolorami i nie z gońcem na C1, jak to zwykle bywa, a z gońcem na G3. Także oczywiście jest to na korzyść białego, dlatego że ten goniec, gdy stoi na C1, często białe muszą grać goniec D2, goniec E1, goniec H4. Natomiast tutaj już w pakiecie dostały takiego gońca. Nastąpiło goniec D7. Tutaj typowym takim planem byłoby B6 i próba wymiany białopolaków. Jednak tutaj czarne musiałyby na to stracić mnóstwo temp. I po goniec H4, goniec E7. Myślę, że pozycja i tak byłaby mniej więcej wyrównana. Natomiast nastąpiło goniec D7 w partii. Skoczek G na F3, hetman, skoczek E7. Skoczek E5, A6, tutaj ewentualna próba wymiana gońców. Myślę, że tutaj białe spokojnie mogły próbować zagrać A4, by przeciwdziałać temu manewrowi. Nastąpiło jednak goniec H4, goniec B5 i goniec C2. Oczywiście przy takiej strukturze pionków, gdzie stoimy tak czarnymi pionkami, wymiana białopolaka jest na pewno na niekorzyść białego z uwagi na to, że będą widoczne widoczne słabości białych pól w obozie białego, dlatego goniec C2 i skoczek G6 po ruchu A5, po to, żeby po A4 zagrać goniec A6. Białe mogą po prostu pobić na F6 GF i hetman H5, tutaj grozi takie szachowe imię Matylda bądź Mateusz na H7, także po skoczek G6, skoczek EF3 białe mają przewagę, aczkolwiek oczywiście czarne mają parę gońców, ale ten król wydaje się bardzo, bardzo zagrożony, dlatego myślę, że czarne nie zdecydowały się na taki, na ten ruch. W partii nastąpiło skoczek G6, goniec G5 i tutaj czarne zagrały goniec E7, a moim zdaniem powinny były grać CD, CD, ED, H6. I teraz chodzi o to, że jeśli goniec bije F6, to oczywiście jest to na korzyść czarnego. Teraz tutaj wisi pionek na F4 na przykład. Aczkolwiek białe mogą zagrać bardzo sprytny ruch H4 po to, żeby po ewentualnym HG mieć otwartą linię. Tutaj
To, że mamy figurę mniej, na razie za bardzo się nie liczy. Natomiast czarne oczywiście po ruchu H4 mogą na przykład zagrać wieża C8 i tutaj bardzo niejasna pozycja powstaje. Hetman F3, hetman C7, A4, goniec E8 i H5. Taka widać, bardzo napięta pozycja, bicie HG, ED, dama D6 i ciężko tak naprawdę ocenić taką pozycję, a tym bardziej taką grać. Aha, jeszcze tylko wspomnę, że jeśli białe w wariancie CD, ED, H6 i H4, wieża C8 zagrałyby skoczek bije G6, to po FG nie mogą za bardzo bić na G6 z uwagi na to, że w tej pozycji już czarne mogą pobić na F4 i uwaga, uwaga, po G bije F6 następuje przepiękny mat dwoma gońcami przy pełnej desce figur. No to byłoby marzenie, ale oczywiście nie na tym poziomie. Nie ze mną te numery, Brunner. Goniec E7, H4, wiadomo, atak, to domena Klaudii, skoczek D7, A4, po to właśnie, żeby ten goniec nie odcinał króla, na przykład jeśli białe zdecydowałyby się na ruch H5, to po goniec G5, H bije G6, goniec H4 znów, mamy dokładnie ten sam motyw i białe dostają eleganckiego mata, na którym to macie w tej postaci Klaudii Kulon na pewno nie zależało w tej rundzie. Także dlatego zagrała A4, wyrzuca precz, idź precz, krzyczy do gońca na B5, idzie on na C6 i skoczek G6, HG. Jeśli FG, to które należało prawdopodobnie grać, hetman G4 i wieża F7. Natomiast jeśli czarne próbują oddać wieżę na F5, to jakoś na F5, to po H5 ich pozycja jest rozbijana w proch i pył. I teraz po prostu białe dostają czystą jakoś więcej za żadnego pionka plus ewentualny atak. Także HG nastąpiło, ale tutaj po hetman G4 widać, że to czarne będą straszne katusze cierpieć. Nastąpiło wieża E8. Po ruchu F5 białe oczywiście biją na E7. I po hetman E7, hetman G6 mają czystego, zdrowego, pięknego oraz jakiego państwo jeszcze chcą, pionka więcej. Także tutaj po skoczek F6, hetman, wieża F6, hetman G3, białe miałyby wielką przewagę, po prostu czystego pionka. I na pewno ten goniec jest lepszy niż jego oponent na C6. Nastąpiło wieża E8 i typowy atak w tej pozycji H5. Za mało figur broni swojego monarchy. Goniec bije G5, F bije G5, skoczek F8 i puenta, hetman H4. Takie hiszpańskie słowo, puenta. Hetman H4, o co chodzi? Będzie groziło HG i ta bateria hetmana i wieży po linii H zrobi naprawdę bardzo dużą bruzdę czarnym w zębach. I hetman B6 na przykład, to H6 nawet może nastąpić po to, żeby ewentualnie pobić na G7 i nie ma czasu na ewakuację króla z uwagi na GF. GF to było bicie w przelocie, tak zwany en passant. Jeśli pionek jednej ze stron rusza się z pola wyjściowego, a drugi przekroczył połowę szachownicy i stoi linię obok, to może właśnie pobić w taki sposób. To jest legalny ruch. I teraz po GF H7 białe forsownie wygrywają. Na przykład po król H8 następuje hetman F6 mat. Natomiast po król F7 białe dorobiłyby się drugiej damy i prędko by wygrały. Natomiast nastąpiło F5, ale tutaj ze zdwojoną, bądź nawet jeszcze z większą siłą, takie 5 silni, abym postawił skoczek F3, czyli wykrzyknik. Hetman, król F7, próba ucieczki. Oczywiście białe planują wejść na E5 po to, żeby kontrolować pole F7 i po ewentualnym HG mieć otwartą linię H do mata. Król F7, koń E5 tu i wygrywało najprościej teraz, tadam, tadam, H6. O co chodzi? Białe po prostu chcą pobić na G7, natomiast Klaudia później przyznała się, że miała jakieś zwidy, że skoczek D7 jest tutaj ratujące, ale po skoczek G6 i nie wiem, król F7 to mogę zagrać hetman H5 na przykład i grożę dalej marszem pionka oraz odskokiem skoczka. Natomiast po HBG G6, które było w partii, oczywiście pozycja dalej jest wygrana dla białego, ale trwa to troszeczkę dłużej. Tutaj pozwoliłem sobie już nie komentować dalej.
nie pisać wariantów. Natomiast zobaczmy, jak ta partia dalej przebiegała. Skoczek D7, skoczek F7, hetman C7 i długa roszada. No, wystarczy porównać pozycję monarchów i stwierdzić, kto stoi doskonale, a kto bardzo źle. Już tutaj ten skoczek tak się troszeczkę przygląda temu królowi, a ten król spokojnie na C1 sobie oddycha pełną piersią. Nastąpiło B5, taki łabędzi śpiew czarnego, hetman H7 wisi na G7, BA nic nie daje, wieża G8 z uwagi na skoczek H6 eleganckie i z uwagi na związanie czarne nie mogą pobić skoczka, a po jakimś skoczek F8 okazuje się, że wieża po prostu jest niebroniona i można ją zabić z szachem. Natomiast po BA w partii nastąpiło hetman bije G7, grozi gdzieś odskok skoczka, A3, BA, CD, koń E5 szach, król D8, ED. Pozycja białych jest zupełnie wygrana. Skoczek E5, hetman F6 szach, bicie, wieża G8 i wieża H6, 2, 4, 6, 4, 2 pionki więcej, większa aktywność figur. Pozycja białych jest po prostu wygrana. Goniec E8, C4 wykrzyknik, wprowadzenie jeszcze wieży do gry. Wieża D6, no i tutaj widać, kto rządzi na desce. Wieża A7, wieża bije E6, wieża A na G7, próba jakiegoś tam bicia na G6. Natomiast po wieża F6, F4 oczywiście nic nie daje goniec G6 z uwagi na wieża bije G6, wieża G6, wieża G6, wieża G6 i goniec F5 szach. Na końcu tylko przejściowa ofiara, natomiast po F4 czarne zagrały jeszcze goniec F5, król B7 i goniec E6. Wieża nie ma gdzie uciekać. Czarne uznały się za pokonane. Także bardzo ciekawa partia, bardzo pouczający atak na skrzydle królewskim. Jeśli chodzi o sytuację w tabeli, dalej nic nie wiemy. Także naprawdę zapraszam do oglądania rundy 9, a potem mojej analizy jednej z partii ostatniej rundy Budimex indywidualnych mistrzostw Polski kobiet w szachach na rok 2018. Dziękuję bardzo, że oglądacie te analizy i zapraszam do oglądania ostatniej rundy i później analizy. Dziękuję bardzo.